Polska buduje najdłuższe działo na świecie. Stonogę Hitlera, V3, działo wielokomorowe. Lufa tego działa miała 130 metrów długości, 76 ton wagi i 157 żołnierzy do obsługi działa. Broń jest ciekawa, a z drugiej strony niezwykła, bo co 3 metry ma dodatkowe komory prochowe, tak zwane dopalacze. Było ich w sumie 40 par, gdzie trzeba było załadować 200 kg prochu, aby ciśnienie gazów prochowych wyrzuciło, wypchnęło ten pocisk na odległość 165 km, a pocisk leciał z prędkością 1100 metrów na sekundę, 3960 km na godzinę. Przy wejściu z Lufy jest to wtedy najszybszy pocisk na świecie. Pocisk, który nie miał silników w 1944 roku. I tu w tych lasach, w tym miejscu, za tym bunkrem, armia niemiecka wybuduje 3 takie działa. 3 działa testowe. Na górze są jeszcze ruiny. Stanowisko pierwsze jest to działo krótkie, działo 60-metrowe. Krótkie działo zostało zdemontowane w listopadzie 1944 roku. Staje wywiezione w Ardeny i tam oddano z niego 190 strzałów bojowych. Oszczelano węzeł kolejowy w Lampaden na zakręcie rzeki Ruwer pod Luksemburgiem 30 grudnia 1944 roku. I to jest jedyny dowód, który mówił, że to działo w ogóle strzelało na froncie zachodnim. Stanowisko drugie, stanowisko trzecie. Są to już działa 130-metrowe oparte na żel betonowych rampach, które do dzisiaj widać. 3 działa były obsługiwane przez 705 oddział artylerii, 557 osób, po 1000 strzałów próbnych z 3 dział oddają co miesiąc. Tu są testy, tu są próby, tu są, proszę Państwa, doświadczenia. To stąd, z tego miejsca, z wyspy Wołomboli, pociski polecą za Kołobrzeg, do morza, gdzie okręty wojny Niemców obserwują tor lądu pocisku. Wszystko po to, aby zniszczyć jedno miasto, Londyn, stolicę Wielkiej Brytanii. I tu są testy, grubo o tych testach mówi ten dokument z 19 grudnia 1944 roku. Z boku mamy tłumaczenie na język polski. Dokument podpisze Hans Kammler, generał Waffen-SS. Z tego dokumentu ci wiemy, że 60% pocisków leci pozytywnie w 1944 roku. 200 km od Calais, 152 km od Londynu w linii prostej. 5000 jeńców wojennych będzie budować bunkier 140 metrów głąb ziemi w sztolniach. Miało być ułożonych docelowo 50 takich dział i 50 dział. W ciągu jednej godziny miało wystrzelić na Londyn 200, a w ciągu doby 4800 pocisków. I to już, proszę Państwa, jest duże zagrożenie dla Wielkiej Brytanii. Eisferker Witkowitz, wystrzelony w kwietniu 1944 roku ze stanowiska drugiego. Powyżej jest rekonstrukcja. Jest to pierwszy na świecie pocisk podkalibrowy. Kaliber działa 152,5 mm. Kaliber pocisku 110. Na pocisk trzeba było założyć sabot uszczelniający, który zamykał lotki. I w momencie, kiedy pocisk wchodził z lufy, sabot odpada. Lotki się wtedy otwierają. I pocisk leci na 165 km lotem stabilizowanym. W 1944 roku na Londyn będą spadały pociski V1, latająca bomba, i V2, pierwsza rakieta balistyczna Wernera von Brauna, 14,5 metra wysokości, 1 tona ładunku bojowego. Te pociski spadają na Londyn w 1944 roku. Proszę Państwa, na Londyn Niemcy wystrzelą VV2, 1190 sztuk. Zginie od tego 2724 Brytyjczyków. 1944 roku zostaje zbombardowany największymi bombami II wojny światowej, Tallboy. Chcemy wyobrazić bombę, która ma 5,5 tony. Bombę, która nie mieści się w tym pomieszczeniu. Bomba, która podczas detonacji, podczas eksplozji powoduje lokalne trzęsienie ziemi. Wywołuje falę sejsmiczną. Podczas ataku na Mimoje, podczas ataku na ten bunkier we Francji, nad kanałem La Manche, zginie m.in. Joe Kennedy, brat późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, był jednym z pilotów. 6 czerwiec 1944 rok, inwazja w Normandii. W sierpniu Amerykanie zajmują wybrzeże francuskie, zajmują Mimoje, zajmują Calais, zajmują nieukończony obieg we Francji. Armii niemieckiej zabrakło czasu, zabraknie 3 miesiące, bo trzeba dać Londynowi nam zmienić losy wojny, aby wykorzystać to gigantyczne działo, tą stonogę, tu macie Państwo w miniaturze, do ataku na Wielką Brytanię. Tam zabrakło czasu, nie zdążyli, ale tu właśnie w Zalesiu, w tych bukowych lasach Wołomińskiego Parku Narodowego, te doświadczenia, tu był specjalny oddział NKWD, oddział SMERSZ-u. Mają jedno zadanie, wywieźć technologię niemiecką, i Rosjanie wszystko stąd demontują, wywożą, wysadzają w powietrze podziemne magazyny. Do dzisiaj nie wiemy, co Rosjanie stąd wywieźli, jakie tajemnice te lasy kryją, gdzie 705 oddział artylerii niemieckiej, a było to 557 osób,
Miało swoje zaplecze techniczno-socjalne, magazyny. Do dzisiaj ten piękny bukowy las na pewno kryje sporo tajemnic. Jak się wchodzi na górę, są takie miejsca, gdzie, proszę Państwa, korzenie nie będą wrastały w głąb ziemi. To tam ten korzeń nie może się wrosnąć w ziemi, nie może się zagłębić, bo hamuje je beton. Struktury betonowe. Ten las ma sporo zagadek i to nie tylko zagadek przyrodniczych. Proszę Państwa, ostatni raz takie działo chciał wybudować Saddam Hussein w roku 90. Działo kryptonim Baby Bam, Babylon, miało oszczerać ten Tel Awiw. Amerykanie to działo zbombardowali w 90 roku, a dr Bull, człowiek, który to działo zrealizował dla Saddama Husseina, zginął w Brukseli od kul snajpera. W jego gabinecie znaleziono dokumenty właśnie V3, właśnie tych dział. Z tą różnicą, proszę Państwa, że dział Hitlera miał 130 metrów długą lufę i strzelało na 165 km, a dział Saddama Husseina miał 46 metrów długą lufę i zasięg 1000. Planowany zasięg to było 1000 km. W 90 roku to już jest duży postęp techniczny. Ci Amerykanie mają Raygana, dział elektromagnetyczne. Jest to bardzo podobne działo do tych, tylko dzisiaj już nie ma komór prochowych, a dzisiaj jest elektromagnes i to pole elektromagnetyczne się będzie rozpędzać ten pocisk, wyrzucać go, aby pocisk dzisiaj przy wyjściu z lufy miał prędkość V0 8000 metrów na sekundę. Proszę Państwa, przy tej prędkości pocisk nie musi mieć ładunku bojowego w głowicy, bo samą energią kinetyczną pocisk może zniszczyć każdy cel i każdy obiekt bez użycia materiału bojowego. Wciąż jest to broń ciekawa i bardzo niebezpieczna, a działa elektromagnetyczne mają być montowane na amerykańskim okręcie wojennym o napędzie atomowym. Ogromnej armaty ze 130-metrową lufą. Pocisk miał mieć zasięg 160 km. To wystarczyło, aby przez kanał La Manche ostrzeliwać Londyn. Ćwiczebne stanowiska w Zalesiu postawiono tak, by pociski mogły lecieć w morze, nie szkodząc nikomu. Sehen Sie nochmal die Betonüberreste der Erprobungsstelle für die Mehrkammerkanone V3. Hitlers geheime Wunderwaffe. Die Vergeltungswaffe bestand aus mehreren an dem Geschützrohr angeflanschten Pulverkammern. Centymetrów i wysokości 24 metrów. Widać, że to jest 6 metrów, nie? Ja bym chciał, byś go odstryknął, ale się nie gapisz. Rechts sehen Sie die uralte Eiche. Sie ist ein 400-jähriges Naturdenkmal. Ihr Stammumfang beträgt 6,50 Meter und die Höhe ca. 24 Meter. Jest to najdłużej żyjące i jedno z najpotężniejszych polskich drzew.